Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Kazimierz, królewicz Polski, urodzony w 1458 roku, umarł w roku 1484. Grób we Wilnie, w marmurowej kaplicy katedralnej. Obraz przedstawia świętego Kazimierza z lilią w ręce i z krzyżem na znak, że z wiarą połączona niewinność prowadzą do świętości. Życie. Król Polski Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta, córka cesarza austriackiego, to rodzice świętego Kazimierza. Urodził się w Krakowie. W szóstym roku życia wyszedł spod opieki matki, a wychowaniem jego zajął się teraz ksiądz Długosz. Widział on raz Kazimierza zatopionego w modlitwie i budząc go niejako, zawołał proroczo: „Wstań, święty młodzieńcze!” Nie miał Kazimierz żadnej ochoty do spraw państwowych. W 13 roku życia wyprawił go ojciec na Węgry po koronę królewską. Wyprawa jednak się nie udała, gdyż część Węgrów wystąpiła zbrojnie przeciw Kazimierzowi, on zaś nie chciał przelewu krwi. W następnym roku złożył w Częstochowie ślub czystości i ofiarował się Matce Bożej. Ślubem tym zobowiązał się niczego nie pragnąć, ani nic takiego nie czynić, co mogłoby obrazić jego niewinność i wstydliwość. Ślubu dotrzymał wiernie, gdyż wolał umrzeć, niż grzechem bezwstydnym obrazić Pana Boga. Jak kochał Najświętszą Maryję Pannę, niech świadczy to, że codziennie śpiewał ku jej czci pieśń: „Dnia każdego, Boga mego Matkę, duszo wysławiaj”. Często zapadał na zdrowiu. W roku 1478 wyjechał na Litwę jako namiestnik królewski. Tu rozwinęła się choroba piersiowa tak silnie, że ratunku już nie było. Zmarł we Wilnie. Przy jego grobie zawieszono 407 wotów. Papież Klemens VIII ogłosił Kazimierza świętym w 1602 roku i oddał go za patrona młodzieży polskiej, by go w czystości świętej i wstydliwości naśladowała. Legenda. Zamek królewski był już pogrążony we śnie. Zegary na wieży zamkowej wybiły już północ. Straż zamkowa czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców. Jeden ze strażników, z halabardą i latarnią w ręce, obchodzi katedrę. Wtem wzrok jego pada na jakąś postać, klęczącą na schodach przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Podchodzi zdziwiony i widzi: królewicz Polski, Kazimierz, adoruje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Utajonego. W ubogiej chacie przy chorym człowieku młodzieniec jakiś siedzi i od czasu do czasu usługuje choremu. Nie wiedzą jeszcze mieszkańcy domu, kto tym dobrodziejem, lecz tajemnica się zdradza, bo oto dworzanie poznają królewicza. Zwracają mu uwagę, że nie wypada królewiczowi usługiwać biednym. Kazimierz odpowiedział wtedy dworzanom: „Poczytuję to sobie za największy zaszczyt, gdyż w ubogich Chrystusa widzę”. W trumnie świętego Kazimierza znaleziono na jego piersiach pergamin z hymnem ku czci Najświętszej Maryi Panny, zaczynający się od słów: „Póki żyje, niech Maryję co dnia wielbi ma dusza, niech pamięta na jej święta, jej się życiem niech wzrusza”. Modlitwa. Boże, któryś wśród rozkoszy królewskich i świata niebezpieczeństw świętego Kazimierza stałością w cnocie obdarzył, prosimy, aby za jego wstawiennictwem wierni Twoi rzeczami ziemskimi wzgardzali, a wzdychali zawsze za niebieskimi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.